Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony użytkownik ADWWE, a to jest kolejny odcinek z serii Zagrajmy w Gra z Team Racing. Tak jak w poprzednim odcinku, dla szybkiego przypomnienia, przeszliśmy sobie dwa poziomy, którymi były Tiger's Temple oraz Dingo Canyon poprzez zawody Cheater Token oraz Relikty. I bez zbędnego przyciągania kontynuujemy dalej naszą grę, tym razem przechodząc właściwie poziom Blizzard Bluff i dokładnie przechodzimy do Cheater Challenge'u. No, tak więc no, wstęp jest, więc no... Lecimy dalej. No. Kolejne wyzwania, więc jesteśmy coraz bliżej oczywiście no skończenia gry i coraz bliżej tych gemów. Widziałem tam pierwszą literkę, więc zrobimy ją zaraz. I go! Tam było z tyłu C właściwie, nie ta kamera. Ale w sumie... O! Widzę C! Pura! Dobrze, bardzo dobrze. O! Nie wiedziałem, że to aż tak mocno mogę uderzyć. O! Ledwo co. I tak, oczywiście, no jedziemy i tak... Już? Dobra. Jak ja to ominąłem? LOL, nie rozumiem. Dobra. Najwyżej zaraz się wrócimy, bo przecież mam jeszcze dwa okrążenia. A widzisz, karma cię spotkała. O Jezu, to jest kompletnie zepsute to, co widzieliście, jak się błyszczało? Jezu Chryste, dobra. Ja tu użyję skrótu, bo nie jest łatwy do przejechania, tylko niestety no bardzo dużo zabiera czasu. Piękne wombo combo podwójne. Co myślałeś, Tiny? Że dostanę? Chyba nie. A, już myślałem, że dojdę Dingo Dial'a. Teraz dojdę do tej myśli. Nie, sorry, bo ja tak nie mogę. Dlaczego ja to omijam? Nie rozumiem. O kurde! Nie. Nie ta kamera, ale było blisko. O! Może to chociaż pomoże. Tiny dostał, Polar dostał i Dingo Dial dostał. Wszyscy dostali. Czekajcie, ja to wezmę. Czy wpadnie? Zobaczymy. Dostał. Musiałem to pokazać. Miałem wam powiedzieć o jednym tym ważnej rzeczy, ale no... Skupiłem się jednak trochę na graniu. I też walka jest przynajmniej między nami. Dzięki Polar za uderzenie, choć to bolało. Dajcie rakietkę, proszę o rakietkę. Maska! Dziękuję bardzo! Publika! Amas! I uciekamy! I już wygrałem dzięki temu wyścig. Dziękuję ci, gro, serdecznie za to! O, wow! Tak bym to miał chyba kompletnie zepsuty wyścig. I mamy czerwony ceter! Naprawdę, gra mi w tym momencie pomogła. Gdybym nie dostał maski, to byłoby ciężko. Bo przecież widzieliście, co dostałem następne. Dostałem przecież tego. Dostałem coś buteleczkę. No dobra. Dzięki temu, że no udało się jakimś punktem, przechodzimy do oczywiście wyścigu reliktu. I on też powinien pójść szybko, mi się wydaje. Ale miałem fuchsa na tej mapie. Nic nie mówię. Ale cóż. Tak więc uciszę się, bo oczywiście no... Niby to jest łatwe zadanie, ale no jednak trudno znaleźć wszystko. 3, 2, 1 i go! Tak więc jedziemy. I tu już mogę powiedzieć na spokojnie, o co chodziło mi z tą myślą. Otóż no... Trochę odcinka no... Nie było właściwie, bo to więcej niż tydzień. Ale no niestety... Nie dostałem odpowiedzi właściwie na pytanie, które zadałem wam w tamtym odcinku. Czyli właściwie... Co zrobić z tymi gemami? By się tak zastanawiałem. Więc no... Chcąc, nie chcąc, niestety muszę sam wymyśleć, co by tutaj zrobić. Najwyżej będziecie zdziwieni albo nie. O, tam było przynajmniej fajnie ustawione, bo to było jeden i dwa. No i dobra, jedziemy dalej. Więc no mówię, coś wykombinuję. Mam w głowie, jakby to rozwiązać, ale no, jeszcze wam tego nie powiem. Dobra, tutaj rada jest dla was, wskoczcie wcześniej, bo... Możecie łatwo to zgubić i potem będzie płacz. What? Ominąłem to? O kurde! Dobra, już widzę, że tego nie zdobędę, bo tu jest ten. Wymagany jednak, no... Power boost, żeby zdobyć tą trójkę. A nawet nie wiedziałem, szczerze. O, tu jest dwójka. Teraz wrócę po to. Więc no, kolejna trasa, gdzie no... Niestety, ale nie zdobędziemy kompleciku. I teraz sobie tak powiedzieć w sumie, bo tak no
nie mam tematu na tę mowę, bo powiedziałem, co powiedziałem i tyle. Czekajcie, coś było z tyłu? Nie, na szczęście nie. Ja cię teraz będę uważniej patrzał, bo po tym, co... Okej, nie skomentuję tego. Jak ja to mogłem, nie wiem. Że po tym poprzednim odcinku, czy ja no... Byłem takim, kurde, tym ślepotą i no ominąłem wtedy w tym Dingo Canyon właściwie... no... Trójkę czy tam jedynkę, to normalnie teraz jestem bardzo uważny. Dobra, myślę, że będzie spokojnie ten, co najmniej Safir. A w sumie zrobimy to w taki sposób, bo... Trochę dłużej będę miał czasu! Nie o to mi chodziło. Jezu! Dobra, ledwo co? To był mój błąd, muszę przyznać się szczerze. 1.22.95 i dzięki temu mamy kolejny Safir! New high score, ale to logiczne. W sumie zobaczymy, czy ten... Pobiłem czas swój lokalny. A jednak nie. Chyba wtedy użyłem właśnie... tego limitu w tych wszystkich skrzynek, ale nie jestem pewny w 100%. No dobra. Od razu się tam nie guszcie, dlaczego dzisiaj taki, no, dziwny odcinek, jeżeli chodzi o moje wykonanie. No ale no... Powiedzmy, że... Dzisiaj mam chyba jakiś słabszy dzień albo coś. Bo nie wiem właściwie. Po prostu. I jedyneczka nasza. Siódmy Safir, o ile się nie mylę. I bez zbędnego, no... Znowu przedłużenia czasu, jedziemy do kolejnej trasy. Ja tutaj wybieram te krótkie trasy. I to będzie Dragon Mines następne. Cetar Challenge. Ja tu wybieram krótkie trasy, ze względu na to, że no... Tak jak mówiłem w tym, przypomnę audiolog teraz, że no... Mniej więcej chcę się zmieścić na razie w 15 minutach, żeby po prostu mieć, no... Jak najszybciej odcinek, bo dłużej już nie mogę. 3, 2, 1 i 3! Ha, spodziewaliście się, znów powiem go, nie? A nie. Dragon Mines, jedno z takich trudniejszych będzie wyzwań. O, czekajcie, tu mam Cze. Zdobyte Cze już. W sumie mógłbym tutaj spróbować takiego ten... Jajoze, nie wiem, pojechać... Zatrzymać się... O, czekajcie, tutaj mógłbym się zatrzymać i spróbować ten, dogonić ich, ale właśnie dlatego tego nie zrobiłem. Bo tutaj jest litera T, no i jest to, powiedzmy, wymagane, żeby właściwie być na ostatnim miejscu. A masz Cortex za to, ty też! E, Koko, co ty, kurde? No to masz jeszcze raz na dokładkę. No dlaczego to ominęło teraz? Bez sensu. Ale widzieliście, dwa razy dostałem. Nieźle. I maska! Czekajcie, nie zabieraj mi tego! Nie zabieraj. Dobra. Wystarczy teraz tylko, że dojadę do mety. Bublka! Słuchajcie tej muzyki. Co mi tu chciałeś, Polar, zrobić? Znowu masz ten... A co wy dzisiaj się na mnie udzieliście, co? A masz Polar za to! A, chciałem w inną stronę wyrzucić, na trudno. Przynajmniej dobrze, że mnie ten wózeczek na razie nie przejeżdża. Tyle się cieszę. I uciekamy teraz w tym momencie. Trochę jest tutaj metod, żeby, no, podkręcić swoje tempo, ale ja wam tego nie radzę. A czekajcie, tu dam? Może ktoś padnie. Chyba nikt nie wpadł. Chyba nikt nie był na tyle głupi, żeby to zrobić. A? O, na przykład tu można fajnie się rozpędzić. Ktoś musi w to wpaść. Polar albo Engine. A, ktoś wpadł. Ale chyba z tego, z dołu właściwie. No trudno. A tu już ktoś musi paść. Jezu, jak ja się teraz upominam. O właśnie, łombo combo, podwójnie. Dałem tak jakby ten... Nagrodę, drugie miejsce właściwie tej, Koko. A na trzecim oczywiście Engine. I mamy kolejny nas CTR i to jest tym razem niebieski CTR token. Tak więc no, nasz oficjalny bilans to chyba dwa... Zielone, dwa... Nie, trzy niebieskie, trzy zielone i po reszcie dwa. Ale dobra, myślę, że jest jeszcze czas, żeby zrobić sobie na spokojnie Relict Race i między innymi też powiedzieć sobie na ten, na temat, na odcinek. Ale za chwilę do tego dojdziemy oczywiście. Bo tymczasem czas rozgrzać silniki. Bo to będzie też ciekawe. Brum! I jedziemy. I jaki może być temat na odcinek w sumie?
może tematem na odcinek niech będzie, że co sądzę o tym, że ten, że w przyszłych grach wyścigowych właśnie z serii Crasha, że takim stylu, że czego moim zdaniem zabrakło. Bo jak wiadomo, po tej grze wyszły jeszcze dwie gry z Crasha, jeśli chodzi o wyścigi. Czekajcie, ja tu muszę to zrobić. O, mamy to. Wyszły dwie gry jeszcze, ale one nie były już takie fajne właściwie, tak jak no Crash Team Racing. I właśnie tak twierdzę, czego mogło mi tam zabraknąć. Otóż moim zdaniem, oho, tu będzie ciężko to zdobyć, bo ja to wiem. Moim zdaniem zabrakło tam no po prostu takiego klimatu, że no niby jedziesz tutaj takimi prawdziwymi kokardami, że no czujesz, że jedziesz, że ścigasz się na różnorakich torach, że możesz się pokazać z jak najlepszej strony, że no może ci się to kiedyś przydać i tym podobne. W kolejnych częściach tego zabrakło, że... A myślałem, że uniknę tego. Kurde, ty wózeczku. To chyba była zemsta za to, co powiedziałem wcześniej, że takie ho, 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 mówiłeś, że nie przejadę cię, no to masz za swoje. Dobra, salon poszedł. I tak, właśnie... A czekajcie, spróbujemy tu zdobyć? Za późno skoczyłem. Że zabrakło po prostu klimatu, moim zdaniem. Drugim sprawą to, że twórcy, którzy robili właściwie te części, moim zdaniem za mocno chcieli właściwie przytoczyć Crash Team Racing. Że po prostu, no, robili tak wszystko, żeby, no, idealnie przywołać jeden na jednego ten, właściwie samego Crash. Czekajcie, ja tutaj spróbuję. Trudno, zostanę przejechany, o właśnie. Ale to jest wanda. Tak, tu jest skrót, który da się przejechać, ale on zabiera troszeczkę jednak czasu. Nie przejedź mnie jeszcze raz! Tak, już był tam daleko, dobra. I teraz spróbujemy. Jedź, jedź, jedź! Bo mam ten! Może będę miał złoto jeszcze, zobaczymy. 1,20. Mamy złoto! Ha, ha! I to z nadwiązką jeszcze. Patrzcie ile? Minuta 2,79. O proszę, czyli gdybym jednak pojechał troszeczkę szybciej, nie zmarnowałbym czasu na ten, to bym może nawet postarał się o tego, platynówkę. Ale się udało, mam i kolejne złoto. I nawet pobiłem swój lokalny czas. Haha, no to brawo dla mnie. Jestem zadowolony. A wracając do tamtego tematu, już kończąc oczywiście, że po prostu klimat, za mocne wciskiwanie po prostu tej gry, no i też moim zdaniem te trasy były troszeczkę takie, no... trochę na siłę zrobione, bo w przyszłych, na przykład trzeciej części to niby wyścigi, a tak naprawdę to były głównie minigierki niż wyścigi. I nie rozumiem, dlaczego tak było. Dziękuję bardzo, jestem bardzo zadowolony. Zresztą jak mi fajnie poszło na tamtym. No ale cóż, no myślę, że na tym momencie możemy sobie zakończyć ten odcinek. Pewnie chaotyczny wyszedł, no ale no raz musi się zdarzyć niestety taki odcinek. Nic na to nie poradzę. No ale cóż, no, tak jak mówię, ja już się tu z wami żegnam, mam nadzieję, że odcinek wam się podobał, jeżeli tak, to nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, zasubskrybować, jeśli chcecie, napisać komentarz, ponieważ bardzo mi na tym zależy, ja jestem użytkownik AdiWWE, na razie i cześć!